Ruszyła 40. radomska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Ulica Czereśniowa po remoncie to inwestycja w ramach czynówek. Nieśmiertelność z wosku, czyli nowa wystawa w elektrowni. W poniedziałek wyruszyła 40. radomska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi, zanim ruszyli w drogę, wzięli udział w mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: napełnieni Duchem Świętym. Jest to główny temat roku duszpasterskiego i zachęta do tego, aby pogłębić nasze chrześcijaństwo. Pogłębienie chrześcijaństwa jest związane także z odkrywaniem działania Ducha Świętego, bo to Duch Święty jest na przychodzie. Chodzi do nas, jesteśmy nim napełnieni już w momencie chrztu świętego, w szczególny sposób w sakramencie bierzmowania. Chcemy także uświadomić sobie ważną prawdę, że to Duch Święty jednoczy wiernych we wspólnotę wiary, którą nazywamy Kościołem. W trakcie jubileuszowej pielgrzymki została uruchomiona aplikacja dla pielgrzymów, którzy chcieliby pozostać w kontakcie z pozostałymi pątnikami w czasie wędrówki. Podczas rekolekcji w drodze panuje bardzo rodzinna atmosfera. Jest to niezwykły czas przemiany, bo doświadczamy bliskości Pana Boga, który działa we wspólnocie każdej grupy. I to jest czas, kiedy właśnie możemy pomyśleć o tym, co duchowe. Że nie myślimy o tym, co materialne. Atmosfera, która daje odczuć, że każdy człowiek jest ważny, że każdy człowiek może liczyć na drugiego człowieka, bo po to idziemy w pielgrzymce, właśnie żeby budować wspólnotę. Pątnicy na Jasną Górę zanoszą także swoje intencje, które są często bardzo osobiste. O, jest tego dużo, przede wszystkim same pozytywne intencje. Jest za co dziękować, oczywiście wiele doświadczeń, cennych doświadczeń, które zmieniają nas i nasz charakter, za to trzeba dziękować, a idziemy też podziękować za to, co nas spotka, jeszcze nie wiemy co, ale za to też trzeba dziękować. Przede wszystkim chciałabym podziękować za maturę, bo wcześniej byłam prosić o zdanie matury. Teraz chciałabym również podziękować za obronę licencjatu i... no i ogólnie o zdrowie dla mojej całej rodziny. W serduszku są Bogu wiadome. Mamy takie swoje, że tak powiem, prywatne, rodzinne intencje i to nam, myślę, że będzie przyświecało przez całą drogę. Od strony technicznej wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Ratownicy też mają swój czynny udział w pielgrzymce. Pogoda jest bardzo, bardzo ciepło jest. Ale i tak pątnicy wielokrotnie stosują się do naszych zaleceń, więc nie ma dużych problemów, że tak powiem. Nosić nakrycia głowy, pić dużo płynów, szczególnie w taką pogodę około 2,5 litra nawet płynów trzeba po prostu wypijać. No pomagamy, no ewentualnie opatrunki robimy na kończyny. Pielgrzymi na Jasną Górę dotrą 13 sierpnia. Zakończyły się prace związane z remontem ulicy Czereśniowej w Radomiu. Inwestycja została zrealizowana w ramach tzw. czynówek. W piątek nastąpił odbiór techniczny wyremontowanej arterii. W ramach zadania powstała ulica łącząca ulicę Wośnicką i Skrajną z chodnikiem, z oświetleniem, z pełną infrastrukturą podziemną, odwodnieniem. Tak więc wbrew temu, co mówią nasi oponenci polityczni, budujemy ulicę z pełną infrastrukturą. Nie zaniechaliśmy inwestycji czynowych. Te inwestycje cały czas się realizują. Przypomnijmy, że remont ulicy Czereśniowej kosztował ponad 1 978 000 zł. Wiceprezydent Konrad Frysztak zapowiedział realizację innych zadań w ramach tak zwanych czynówek. Jest ogłoszony przetarg na budowę ulicy Gołębiowskiej od ulicy Zbrowskiego do ulicy księdza Szymona Chodowicza. To też taka inwestycja z serii, ja nazywam to takimi trupami, które leżały po wiele, wiele lat, a my się za tę ulicę po prostu wzięliśmy. Nie ukrywam, to ulicę z problemami, ale problemy należy rozwiązywać. My się do tego poczuwamy i jesteśmy zobowiązani wobec mieszkańców, tak więc do 17 sierpnia czekamy na oferty na ulicę Gołębiowską. W ramach czynówek prace trwają także na ulicach Redutowej i Klonowica. W piątek w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia została otwarta wystawa Nieśmiertelność z wosku. Ekspozycja składa się z kilkunastu fotografii osób, które przypominają woskowe figury. Zdaniem kuratorki wystawy zaprezentowane dzieła są także próbą zatrzymania czasu. W każdym razie ja odbieram ten cykl jako taką...
symulacje, projekcje przyszłości. Jak to będzie, jak będziemy no już ukazani w swojej najlepszej, młodzieńczej formie przez no, takich bardzo zręcznych rzeźbiarzy, którzy dokonują niewiarygodnych zupełnie pomiarów, przymiarek, aby figura wyglądała tak jak żywy oryginał. A to naprawdę jest bardzo trudne zadanie. Antonina Konopelska zrobiła odwrotnie. Żywych ludzi poprosiła, żeby jej pozowali i z nich zrobiła, z ich fotografii rzecz jasna, poprzez różne zabiegi komputerowe zrobiła no, portret, które wyglądają jak woskowe figury. Jak przyznaje Antonina Konopielska, szczególnie ważnym elementem wystawy jest to, że tworzą ją przede wszystkim zwyczajni ludzie, a nie celebryci. Bardzo się cieszę, że mogę pokazać The Wax of Poland w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Pierwszy raz pokazuję tę pracę w takiej skali. Tak jak pani zauważyła, czy przeczytała, są to moi znajomi, nie są to osoby mi obce czy przypadkowe. Jest to gabinet osób ważnych, kolekcja osób wyjątkowych, pomimo tego, że nie są oni popularni, sensu stricte, nie są to celebryci czy gwiazdy jeszcze. Chciałam stworzyć kolekcję osób dla mnie osobiście ważnych i pokazać, że każdy z nas jest wyjątkowy. Wystawa powstała w ramach projektu Kadry pod napięciem i będzie dostępna do 31 października. Wstęp wolny. Remisem 1-1 zakończył się mecz trzeciej kolejki drugiej ligi, w którym Radomiak Radom mierzył się przed własną publicznością z PGE GKS-em Bełchatów. Punkt jest bardzo cenny, bo już od 11 minuty zieloni grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla golkipera Artura Halucha. Bramkarz Radomiaka został wyrzucony z boiska za faul poza polem karnym na Patryku Mularczyku. Mimo gry w osłabieniu Radomiak prezentował się na boisku bardzo dobrze. W 25 minucie z rzutu wolnego uderzał Maciej Filipowicz, ale piłka trafiła w słupek. Goście zdołali jednak jeszcze przed przerwą wyjść na prowadzenie. Dobre dośrodkowanie Bartłomieja Bartosiaka wykorzystał Mularczyk. 6 minut po przerwie bramkę wyrównującą mógł strzelić Filipowicz, ale znów młodemu pomocnikowi zabrakło szczęścia. Tym razem jego mocny strzał sprzed pola karnego odbił się od poprzeczki. W 60 minucie na indywidualną akcję pod polem karnym zdecydował się Damian Szuprytowski. Piłkarz Radomiaka zabawił się z obrońcami, a następnie został sfaulowany i sędzia nie miał żadnych wątpliwości, wskazując na 11 metr. Do rzutu karnego podszedł Leandro i mocnym strzałem pokonał Pawła Lenarcika. Ostatecznie więcej bramek w tym spotkaniu już nie padło i pojedynek zakończył się remisem 1-1. Spotkaliśmy się dzisiaj naprawdę z zespołem, który może mocno mówić o tym, że grał awans, bo jakości nie brakowało w tym zespole. Jeśli chodzi o nasz zespół, to muszę powiedzieć, że tyle, ile mieliśmy tych możliwości i sił i licząc również na te zmiany, które dokonywaliśmy, na to, że możemy te losy spotkania jeszcze odwrócić, bo wiadomo, że jak się gra w przewadze, to człowiek liczy na to, że jest w stanie ten mecz wygrać. Niestety nam się to nie powiodło, ale te ostatnie minuty naprawdę dały wiele przyjemności kibicom na pewno, bo to było takie box to box, w jedną, w drugą stronę, nikt tutaj nie kalkulował, każdy chciał ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Niestety nam się to nie udało, ale na szczęście również nie udało się to Radomiakowi i muszę powiedzieć, że z tego punktu mimo wszystko, grając na tak trudnym terenie, możemy być zadowoleni. Wydaje mi się, że chyba jak do tej pory zagraliśmy najlepszy mecz, a mamy najmniej punktów, tak? Wcześniejsze mecze punktowaliśmy, wygrywaliśmy, nie traciliśmy bramki, natomiast dzisiaj de facto w różnych okolicznościach wydaje mi się, że bardzo dobrze chłopaki grali, natomiast no, mamy tylko jeden punkt. Natomiast patrząc na przebieg spotkania, wydawało się wszystko pięknie do momentu czerwonej kartki, tak? Chyba 80 minut gramy w osłabieniu. No i też w takich sytuacjach widać charakter zespołu, widać klasę zespołu, widać zaangażowanie i myślę, że w żadnym momencie no, nie było widać, że ktoś zwątpił, że ktoś tutaj odpuszcza, że ktoś nie chce tego meczu wygrać i bronić gdzieś tam wyniku. I naprawdę dzisiaj muszę zawodników pochwalić za to, że do samego końca, pomimo że naprawdę bardzo dużą pracę wykonali, walczyli o 3 punkty.
I tak jak mówię, naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz. Radomiak ma na swoim koncie 7 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. W następnej kolejce ekipa Dariusza Banasika zmierzy się na wyjeździe ze spadkowiczem z pierwszej ligi Olimpią Grudziądz. Początek spotkania w sobotę o godzinie 18. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z tarasem. Restauracja La Spezia, ulica Sandomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Nowość. Automatyczne bramy garażowe. Dostępne od ręki. Bardzo dobra jakość. Transport do klienta. Łatwość w montażu. Produkt radomskiego lokalnego producenta. Jarmex. Ogrodzimy co chcesz. Dostarczymy gdzie chcesz. www.jarmex.com.pl. We wtorek w Radomiu słonecznie i upalnie, na termometrach do 29 stopni. W środę wciąż gorąco, nawet do 31 stopni. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Na barometrach w południe wciąż 1018 hektopaskali. W czwartek czeka nas bezchmurne niebo, a na termometrach nawet 33 kreski, ciśnienie bez zmian.